Cześć, witam się twój Multiguru. Dzisiaj Dzień Matki. Oczywiście witam wszystkich elitarnych i paraelitarnych i jak zwykle nawiążę do tego święta w ten sposób, że na Multim są pytania o twoją rodzicielkę, o twoją matkę, ta, która ci w swoim czasie dupcie tam z główienka obcierała, pieluchy zmieniała i pewnie jesteś ciekawy, jakie to są pytania. Mam tutaj małą ściągę. Moja matka to dobra kobieta. Pierwsze pytanie. Kocham swoją matkę, to jest pytanie drugie. I te dwa pytania pojawią się na pewno, ale jak już tak mówimy o rodzinie, to jest równouprawnienie, czyli ojciec był zawsze dla mnie autorytetem. Mój ojciec był dobrym człowiekiem. Jeżeli chodzi o rodzinę, mamę i tatę, to na przykład pytania, moi rodzice byli często niechętni ludziom, z którymi się zadawałem. I ostatnie na dzisiaj, jest 26, to będzie 6 pytań. Rodzice nie muszą się zgadzać z tym wszystkim, co robię. I rozważania takie trochę teoretyczne, pytania i odpowiedzi są logiczne. No, każdy kocha swoją matkę, ja kocham, oddałbym za nią życie, każdy kocha swojego ojca, ale są często takie sytuacje, że no jest tak zwana wyrodna matka, wyrodny ojciec, w swoim czasie nie dbali o ciebie, oddali cię do jakiegoś domu dziecka, porzucili w oknie życia, ojciec żył z matką, bił ją, nie łożył na twoje utrzymanie, nie płacił alimentów, został ukarany raz, drugi, trzeci i ty od razu masz sytuację, że jesteś powiązany z osobą karaną, prawda? Jest jakiś paradoks. Także w komentarzu zastanów się, jakie byś dał odpowiedzi, czy odpowiedzi wariantowe, jak wszystko było fajnie, to no, matka jest ok, prawda? Jeżeli było źle, to matka czy ojciec do dołu, prawda? Do dołu, w sensie kciuk do dołu. I no, jest czasami mała zgryzota, co pisać. Także nie ma problemu, jeżeli jesteś z normalnej rodziny, wszystko było cacy. Natomiast gorzej jest, jak rodzina była tak zwana patologiczna, a ty idziesz do policji, między innymi takim patologicznym rodzinom pomagać, takim biednym dzieciom nękanym, czy molestowanym przez złego tatę, złą mamę też pomagać. Także mam nadzieję, że swojej mamie już życzenia złożyłeś, jakiś symboliczny prezent, przynajmniej jeżeli nie stać się na prezent, to jakiś telefonik, prawda? To, że pamiętasz, ja zaraz pójdę do swojej. Pamiętaj też o matce chrzestnej, bo taką też możesz mieć. Natomiast zapraszam cię do komentarza wszystkich tych 6 pytań poniżej. Oczywiście, jeżeli jesteś nowym paraelitarnym tutaj, zasubskrybuj kanalik i możesz również obejrzeć inny filmik, jeżeli chodzi o moją paraelitarną i elitarną grupę szkoleniową do policji. Słyszałem, że już szkółki coś tam wznawiają, już coś w trawie piszczy. Być może zrobię jutro live'a na ten temat, ale wszystko to są takie rzeczy płynne, jak, że tak powiem, w naszym kochanym państwie.